Spółka Polislash istnieje na rynku od 2016 roku. Od początku mieścimy się w Krakowie, w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego. I od początku zajmujemy się produkcją gier komputerowych. I można to powiedzieć, że w tym momencie naszą działalność moglibyśmy podzielić na takie dwie części. Z jednej strony mówimy tutaj o produkcji gier, własnej produkcji gier. I tutaj na tym polu do tej pory mieliśmy wydane dwa projekty. Pierwszy wydany w 2016, czyli to była gra Pantaru, później w 2019 gra We The Revolution. I biorąc to pod uwagę, można powiedzieć, że gry traktujemy jako formę sztuki, czyli to dla nas nie jest tylko i wyłącznie produkt, który musimy dostarczyć, ale również jest to forma sztuki. I to począwszy od scenariusza, po rozgrywkę i kończąc na warstwie wizualnej. Zależy nam na tym, żeby gracz, który dotrze do naszego projektu, nie miał dostarczonej tylko i wyłącznie suchej rozgrywki, ale żeby te projekty niejako zachęcały go do sięgnięcia po może takie głębsze emocje, może czasem z których nie zdaje sobie sprawy, że one są. I to jest jakby jedna gałąź działalności. Drugą gałęzią działalności, którą niejako rozruszaliśmy w zeszłym roku, jest działalność na polu wydawniczym. Te pierwsze dwa tytuły, które wymieniłem, one były wydawane przez zewnętrzne podmioty. Natomiast w 2019 roku po wydaniu We The Revolution postanowiliśmy samodzielnie spróbować wydawać swoje projekty. Postawiliśmy na swój własny pion wydawniczy i w tym momencie realizujemy już pierwszy projekt z tej gałęzi. Naszą działalność zaczynaliśmy od wydania gry o tytule Pantaruk. Ona została wydana w 2016 roku, niedługo po tym, kiedy już założyliśmy studio. To była gra z gatunku horror, w pewnym stopniu przypominająca grę z serii Obcy. Później 2019 rok, no to już była gra, która przyniosła nam rozpoznawalność. To było We The Revolution, gdzie gracze wcielali się w rolę sędziego Trybunału Rewolucyjnego w czasach rewolucji francuskiej. Jakby od decyzji gracza zależało, kto zostanie posłany na gilotynę, a kto przeżyje. I jakby to, co przyciągnęło graczy do tego projektu, no to myślę, że ta szczególna oprawa audiowizualna, nazwijmy nawet oprawa artystyczna, bo to nie tylko sam wizual zwrócił uwagę, ale również i wciągająca narracja, która była pełna zawiłości i może takich odniesień do rzeczywistości, którą mamy dzisiaj jakby za oknem. I to jest gra, która jakby przyniosła nam rozpoznawalność. Za tą grę w zeszłym roku zostałem nagrodzony paszportem polityki. Także to było już takie zaznaczenie nas na mapie polskiego game devu. I zaraz po tej premierze zdecydowaliśmy się rozszerzyć zakres naszej działalności i nie chcieliśmy produkować tylko i wyłącznie gier, które są artystyczne, ale również chcieliśmy odpalić taką gałąź, która będzie się zajmowała grami, nazwijmy to rozrywkowymi, czyli takimi, które generalnie nastawiają się na maksymalizację zysku. I jakby w tym momencie mamy już ogłoszone dwa tytuły właśnie z tej gałęzi. Pierwszy to jest Mech Mechanic Simulator, czyli gra, która jest takim klasycznym symulatorem skierowanym do ludzi, którzy polubili takie projekty jak Car Mechanic Simulator czy Tank Mechanic Simulator, czyli takie znane tytuły ze stajni Playway. To jest gra, w której gracz, jak można się łatwo domyślać, będzie się zajmował reperowaniem i składaniem mechów, czyli takich maszyn przyszłości, olbrzymich maszyn stosowanych w konfliktach czy w górnictwie na przykład. I to jest tytuł, który mamy w planach wydać tej jesieni.
I to jest pierwszy z tych tytułów, które ogłosiliśmy. Drugi tytuł to jest Tribe Primitive Builder. I to jest gra, która nas przenosi w zupełnie inny świat, bo kiedy w Mech Mechaniku mieliśmy świat przyszłości, to Primitive Builder przenosi nas do świata prehistorii, gdzie gracz będzie musiał przy użyciu ówczesnej, prymitywnej jednak technologii budowania i konstruowania narzędzi, będzie musiał zajmować się właśnie konstruowaniem, budowaniem budynków w wiosce i pomaganiem w rozwoju tej wioski. I to jest projekt, który również jest symulatorem, ale on ma już delikatną domieszkę survivalu i jakichś elementów, które są znane z gier z kategorii City Builder. I to jest projekt, który planujemy na rok 2021. Także to są już dwa projekty, które ogłosiliśmy. W tym momencie mamy jeszcze dwa projekty, które są w fazie preprodukcji. Na razie ich nie ogłaszamy, ale w najbliższym czasie mam nadzieję, że będziemy mogli powiedzieć coś więcej. W pierwszym półroczu tego roku osiągnęliśmy przychody, łączne przychody na poziomie ponad 800 tysięcy złotych i one były już istotnie wyższe od tych łącznych przychodów odnotowanych w całym 2019 roku, bo one wtedy wyniosły niecałe 700 tysięcy złotych. Także to daje nam taki efekt, że pierwsze półrocze tego roku zamknęliśmy z zyskiem netto na poziomie 112 tysięcy złotych. Na pewno pozytywnie na ten wynik wpłynęło zwiększone zainteresowanie naszym ostatnim projektem, czyli Wither Revolution. To zwiększone zainteresowanie wynikające z paszportu polityki, który otrzymałem, bo zauważyliśmy wtedy faktycznie, że to zainteresowanie wzrosło. Jak również to zainteresowanie wystrzeliło w momencie tego ogólnoświatowego lockdownu. Obecność na giełdzie jest jakąś formą wzmocnienia naszej pozycji na rynku, a co za tym idzie, spowoduje to wzrost prestiżu i wiarygodności. Mamy nadzieję, że pozwoli to również naszym akcjonariuszom i potencjalnym inwestorom poznać i śledzić rynkową wycenę spółki Polislash. I niejako chcemy, żeby to było również jakaś forma potwierdzenia dotychczasowego rozwoju i jakości gier, które produkujemy, co w efekcie w przyszłości da nam możliwość, miejmy nadzieję, pozyskania kapitału na dalszy rozwój, jeśli zajdzie taka potrzeba. Planujemy, żeby nasza działalność opierała się niejako na podstawowych trzech segmentach. Po pierwsze, produkcja własna i tutaj jakby, tak już mówiłem wcześniej, poszerzamy to portfolio o produkty, które są grami typowo rozrywkowymi, czyli nie tylko już gry artystyczne, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to postawienie na swój własny pion wydawniczy. Chcemy tę kategorię rozwijać nie tylko przez wydawanie swoich własnych projektów, ale również o pozyskiwanie kolejnych do tego portfolio. Także to jest jeszcze przed nami, to będziemy chcieli na pewno realizować. Trzecią rzeczą jest porting gier. Już tak samo jak w przypadku wydawnictwa, tak samo w przypadku przygotowania wersji naszych gier na konsole, również wcześniej korzystaliśmy z pomocy zewnętrznych podmiotów. Teraz chcielibyśmy już rozwijać swoje kompetencje wewnątrz zespołu i co niejako te trzy segmenty miałyby ostatecznie doprowadzić do takiej sytuacji, w której osiągniemy taką względną samowystarczalność, czyli będziemy w stanie od początku do końca przeprowadzić cały proces od produkcji do wydawania projektu sami. I to jest jakby cel, który w tym momencie stawiamy przed sobą. Jest jeszcze taki, powiedziałbym, cel z gwiazdką, dlatego że zainteresowaliśmy się rynkiem mobilnym. I jakiś czas temu podpisaliśmy ze spółką Playway umowę na wykonanie wersji mobilnej jednej z gier, którą mają w swoim portfolio. I to będzie dla nas swoisty test. Jeśli okaże się, że czujemy się dobrze w tym rynku i on przynosi odpowiednie zyski, to najprawdopodobniej będziemy eksplorować dalej ten rynek i będziemy prawdopodobnie chcieli, poza oczywiście nowymi tytułami, będziemy chcieli również przystosowywać nasze starsze produkcje też do wymagań rynku mobilnego. Polislash w tym momencie jest na etapie intensywnego rozwoju. Jakby w ostatnim czasie wręcz podwoiliśmy liczbę deweloperów, którzy z nami współpracują. Tym samym raczej w ciągu najbliższych trzech lat będziemy rekomendowali, żeby
wszystkie zyski inwestować w dalszy rozwój zespołu. Oczywiście nie jest to ostateczna decyzja i to jakby może ulec zmianie, to będzie zależnione od sytuacji rynkowej też i oraz zapotrzebowania na środki finansowe. Więc jakby przez 3 najbliższe lata raczej będziemy rekomendowali niewypłacanie dywidend. Co się tyczy debiutu, no to w zeszłym tygodniu giełda podjęła uchwałę o wprowadzeniu naszych akcji do obrotu. W tym momencie czekamy na oficjalne potwierdzenie daty. Na razie nie chciałbym wyprzedzać oficjalnej informacji ze strony giełdy, natomiast liczymy, że odbędzie się to bardzo, bardzo szybko.